Siema, witam w kolejnym odcinku z Icarusa. Dzisiaj sobie rozpoczniemy pierwszą misję na zimie. Zobaczymy, czy rzeczywiście ona jest taka ciężka. No i tutaj będziemy musieli znaleźć jakieś device komponenty. Także co? Lecimy na zimę. Pyk. No i mamy lądowanko na zimie. Jestem ciekawy, czy tu będą jakieś nowe mopki. Też muszę się dowiedzieć, jak zrobić te bronie palne, bo to też nie jest takie hop-siup. Dobra, otwiera się, pyk. Nie ma zimy, oszukali mnie. Halo, zostałem oszukany, nie ma zimy. No kurde, ale daleko muszę chodzić. Gdzieś tutaj po środku pewnie sobie zrobię bazę. Pójdę w tą pierwszą miejscówkę, zobaczę, czy coś trzeba będzie robić, jakieś bronie i tak dalej. I tam gdzieś sobie zrobię taką bazę mini. Być może tam będzie zima. Dobra, lecę zobaczyć. O, całkiem po drodze, idąc tutaj sobie do pierwszego punkciku, znalazłem jaskinię. Ona jest w miejscu o 12. Tam gdzieś widziałem niedźwiadka. Także zobaczymy, co tu jest ciekawego. Na pewno wykopię sobie troszkę irona. To mi bije. A, bo tu z tyłu jest jeszcze. Kurde, ale dużo tutaj jest tych miejsc. Tych mopków. Czy mam bone arrowy? Kurde, najlepiej było bone arrowami. Bo one na hita potrafią zabić. Także bone arrow. Ło, ty. Będzie rip? Nie będzie rip. Dobra, ja bym musiał sobie ogólnie jedzonko zrobić, bez lipa. Tam chodzi niedźwiadek. Nie chciałbym go zahaczyć przez przypadek. Dobra, tutaj mamy. Pyk. No i co? Nie mam drewna. Dobra, jestem już prawie przy pierwszej miejscówce, tutaj mam coś takiego. Ja nie wiem, czy jak to otworzy, czy mnie nic zaatakuje. Ogólnie to chciałem sobie bazę zrobić, tylko pierwszy raz w tej gierce miałem problem ze zrobieniem łóżka. Brakuje mi sierści z wilków. Co mało wilków spotkałem tak naprawdę i nie mogłem zrobić łóżka. No dobra, ogólnie jest noc, tylko że jest burza, no to jest fajnie jasno. Chciałem sobie łóżko zrobić, żeby przespać noc, bo nie lubię nocy w tej gierce, ale no niestety nie pykło. Także odpalamy to. Device component. Ktoś mnie atakuje? Chyba nie. Nic mnie nie atakuje, okej. No dobra, to ja idę szukać wilków. Prawdopodobnie zrobię sobie łóżko. I tam przy tej kopalni chciałem zrobić sobie chatkę. No ale jeszcze mi się nie udało, także idę szukać wilków. No niestety, podhaczył mnie ten niedźwiadek, który sobie tam chodził, więc... RIP. Będę musiał wrócić zaraz po itemki, zobaczymy, gdzie się zrespię. Kurde, a tak niedaleko chaty, już miałem w ogóle itemki na łóżko. Dobra, zrespiło mnie tutaj, na samej górze przy kapsule. No nic, będzie trzeba wejść po itemki. I porobić sobie jakieś żelazne narzędzia najlepiej. O, dodali w ogóle coś takiego, że jest taki znacznik, widać gdzie zginąłem, fajnie, bo kurde w nocy ciężko by było zebrać te itemki. Dobra, ja robię łóżko. Idę kurde przespać tą noc, bo jest tragedia, nic nie widać. Udało mi się zabić tego niedźwiadka, ale to musiał być jakiś gigasłaby niedźwiadek, bo zrobiłem sobie tego longbowa. Czyli ten troszkę lepszy łuk i na 2 hity siadł ten niedźwiadek, także... Całkiem łatwo to poszło. No i git, ogólnie to... Za niedługo będziemy szli na zimę. Bo tutaj już jest wejście na zimę. Tylko prawdopodobnie będę musiał sobie armorek zrobić. Żeby tam nie zamarznąć czy coś. Także póki co to będę szedł do tej jaskini. Porobię sobie żelazne narzędzia chociażby. W razie czego. No i zobaczymy, czy w ogóle coś nas będzie atakować w tej misji. Dobra, zebrałem chyba z pół kopalni, kurde, tego Iron Ora. Nie wiem, czy tyle mi się przyda, ale żelaznym kilowym idzie to na tyle szybko, że nawet jak mi się wszystko nie przyda, to i tak jakoś bardzo nie będę żałował. Trochę też Copper Ora zebrałem. Zrobiłem sobie tutaj produkcję tlenu, bo to jest giga fajne. Także polecam. Tutaj sobie jedzonko robię. Będę musiał trochę więcej marchewek poszukać i dyni. To jest giga. No, także ja teraz będę sobie robił. ale chyba kuszy nie będę robił. Po prostu zrobię sobie narzędzia, czyli siekierkę i iron bolty, a nie, bolty są do kuszy. A tu gdzieś się robiło jakieś lepsze też strzały. O, tutaj flint arrowy, iron ore jest potrzebny, okej. Czyli nie przepalamy całego iron ora, bo porobimy sobie flint arrowy po prostu z tego. Ile mogę zrobić? 28. No okej, niech będzie. No to mamy mały problem, bo ja nie odblokowałem sobie full armorka. Także musiałbym dobić ten level, przy okazji sobie trochę popoluję. No i wtedy chyba dopiero pójdziemy na zimę. No, prawdopodobnie tak zrobimy. Dobra, także ja idę dobić level. Dobra, udało mi się dobić level, także odblokujemy sobie chesta. Ile damy spodnie? 5% kolda, 3%. No, chyba spodnie. 2%. 3%, dobra, i hełmik. No, tak więc ja idę to pokraftować i prawdopodobnie już będziemy wychodzić na zimę. Także let's go. Teoretycznie jestem przygotowany do wyprawy na zimę. Wygląda to tak, że mamy czapkę, mamy tutaj klatę i mamy spodnie na zimno. Dodatkowo tutaj sobie zrobiłem tlen, żeby mi nie brakło. Pyk. Mamy 53 flint arrowy. Mamy jakieś jedzonko, no i w sumie tyle. Mam nadzieję, że to wystarczy na zimę. Tak więc widzimy się na zimie. Pierwsza przeszkoda przed dotarciem na zimę, czyli niedźwiadek. Zobaczymy, jak szybko padnie. Czemu headów nie dostaje? O, dobra, dostał. Kurde, nie wiem, jakąś głowę nie mogłem go trafić. No ale padł, także lepiej atakować niedźwiadka niż przed nim uciekać. No i okej. Już zaraz mamy zimę przed nami. O, wilk jeszcze. Pyk. Skrujemy sobie go, bo oskurowanie wilka to darmowy expik zawsze. Pyk. No i co, lecimy. Ale lecimy na zimę. O. Od razu mamy event na zimę. A jak wyjdę z zimy, to też będzie ten event? Nie. Kurde, pytanie, czy on minie, jak ja jestem na zewnątrz. No lipa trochę. Dobra, póki co mamy wilki same. Wilk, dziki. A, już nie ma eventu? Nie ma. Okej, dziwne to było. No dobra, na razie nic nowego nie ma. To samo. Bo dziki już widzieliśmy wcześniej, wilki też. Dobra, mamy kolejnego niedźwiadka. Już zmieniamy na flint arrowy. Głowę proszę. Kurde, ja bym go tak trafił w głowę. No, jakim cudem ja go nie trafię wcale. Idź mi tym. Dobra, powiem wam, że ten jest chyba troszkę silniejszy. Nie spodziewałem się tego. Dobra, mamy go. Czyli chyba tych polarnych misi nie chcę atakować. Ile strzał w niego wchodzi. O kurde. O, giga ciężki ten misio. Ja myślałem, że to normalny miś będzie. Tak sobie mówię, spoko, szybko padnie. A tu się okazało, że jednak nie. A coś da nowego? O, polar bear. Okej. No i co? Lecimy dalej. Ogólnie jest mi zimno, co to daje? Stamina regen, maksimum stamina. No, nie ma tragedii. Kurde, tylko wychodzi na to, że dużo chyba tu jest tych misi, bo tam jest chyba kolejny. Gdzie ogólnie muszę iść? Jestem tutaj i muszę iść aż tu. Okej. No dobra, co? Idziemy. Dobra, jestem przy drugim miejscu. Ja ogólnie to bez szału ta zima, bo tutaj nic nie ma, totalnie nic. Oprócz tego, że co jakiś czas spotkam z jednego niedźwiadka tego popularnego, że jest giga OP, to totalnie nic tu nie ma. Okej, czyli mamy drugi itemek. I po trzeci musimy iść jeszcze tutaj. No, także obszedłem tutaj stąd z początku aż tutaj. Spotkałem, nie wiem, może ze 2 czy 3 niedźwiadki i to tyle. Totalnie nic tu nie ma. Słabo zrobiona jest ta zima imo. Dobra, także lecimy po trzeci itemek. No dobra, jestem przy trzecim miejscu, także weźmiemy sobie ostatni itemek. A to wywalimy. Pyk. Okej. No dobra. No i co mam zrobić teraz? Ogólnie zrobiłem sobie też backpack, żeby mieć więcej miejsca w eku. Bo za bardzo nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Dobra, musiałem sobie odpalić ognisko, bo już kurde umieram od tego zimna chyba. Tak? To od zimna? Tak, od zimna umieram. Że musimy się lekko ogrzać. A, i widziałem, co ja muszę z tym zrobić. Muszę skraftować sobie ten item, pyk. Okej. Czy muszę shelter sobie tutaj zrobić? Problem jest taki, że tutaj nie ma drzew. A ja tak średnio się na to przygotowałem. Pytanie, czy jak tu pójdę, to wyjdę z tej zimy. Nie mam pojęcia. Ale dalej mnie bije. Niestety. Dobra, wejdziemy sobie do jaskini. Pytanie, czy w jaskini będzie coś nowego, czy nie? Mam nadzieję, że tu nie spotkam niedźwiadka. A nie, to są te mopki stare. Te, co już były wcześniej. Ale inaczej trochę wygląda ta jaskinia. No dobrze. Także tu chyba będę musiał sobie postawić ognisko. Gdzie mamy to ognicho? Ja je pozbierałem, 8. Pyk. Odpalimy sobie. Mam wrażenie, że mnie zamarzą. No dobra, czyli ja to mam postawić. Pytanie, czy ja to mogę tutaj postawić na przykład. Zobaczmy. Pyk. A, czyli chyba nie mogę tutaj. Czekajcie, jak wyjdę na zewnątrz. O kurde, ale... Mon KS. Ja się boję. Niestety nie wiem, jak to działa. Czekajcie, a gdzieś tutaj? No, nie chcę się odpalić. Dobra, spróbujmy tu. No nie działa. Dobra, udało mi się to odpalić w domku, gdzie pada na mnie śnieg. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Łuk mam też już prawie zepsuty. Robimy sobie nowy łuk w razie czego. Zapasówkę. Oho. A, bo góra mi się rozpada. O kurde. Nie, fajnie to wygląda, powiem wam. Postawiło mi to w ogóle gdzieś indziej. Dobra, czyli poczekamy, aż to się rozwali. Jak tam idzie? 10% na razie. No zobaczymy, czy się uda. Albo się uda, albo się nie uda. No ale jest ciężko. Ognisko się zgasiło. Śnieg padał na ognisko. No i dobra, udało się zrobić tę misję. Nie było łatwo, bo trochę tu trwało. No i musiałem troszkę tutaj poczekać. Przy okazji zresetowało mi się raz chyba na 60%. Ale wytrzymałem w tej mojej chatce, gdzie śnieg się sypie na głowę. Cały czas naprawiając. I to co? No i tak muszę przeczekać sztorm. I będziemy szli... O, nie mogę naprawić. No, żebym tylko nie umarł. Dobra, no i będziemy wracać, nie? Bo to już misja zrobiona. Aż tutaj muszę wrócić, także kawałek drogi jest. Na szczęście żadnej walki nie było, więc tak naprawdę temu nie musiałem jakoś bardzo robić. No dobra. Tak więc misja na zimę zakończona. Wyprawa na zimę w sumie, więc wracamy sobie do stacji, pyk. Odlatujemy. W sumie ta misja na zimę nie była jakoś giga trudna. Tylko tak średnio byłem przygotowany. No i nudna jest ta zima, bo tam totalnie nic nie ma. Tak więc dostaliśmy też pieniążki. Mamy 125. Co mogę z tym zrobić? Mikromil, czyli jakieś jedzonko. A raczej nie będę szedł w tę stronę tutaj. Tu mamy kombinezon. A tu mamy ogólnie moduły do kombinezonu chyba. Chyba tak. 2 inwentory sloty, 5 inwentory slotów. No nie wiem, czy bym nie poszedł w te ubranka. Tak mi się wydaje. Ale najpierw może narzędzia? Spear, coś tam. Pickaxe. Axe. Pickaxe'a bym sobie wziął. To pytanie, czy on jest lepszy od pickaxe'a ironowego, czy nie? Ale chyba tak. Metal pickaxe. Albo jest taki sam. Dobra. Researchujemy pickaxe'a. Pyk. To pytanie, jak ja mam go skraftować. A, lewym po prostu. Kraftujemy sobie za 25. A to mam, czy nie mam tego? Bo też nie mam. To też wykraftujemy. Dobra. No i teraz będziemy mogli sobie wziąć pyk. Ubranku lepsze. I pikaksa naszego, także fajnie. Dobra. No, to na razie tyle. Widzimy się do kolejnego, elo.